wtedy świat był zupełnie inny. Nie było tabloidów, paparazzi i nie było też tak ważne, nie wiem, kreowanie wizerunku. Bardziej się liczyło to, co człowiek umie. Ja zagrałam już bardzo szybko i w serialu, i w filmie, bo chyba na trzecim roku miałam swój debiut. Ale wtedy to no, po prostu zagrałam i tyle. No teraz w momencie, kiedy studentka dostaje rolę w serialu, natychmiast to jest rozbuchane, jest to zauważone. Ja musiałam gdzieś tam bardzo długo dochodzić do jakiejś tam, nawet nie wiem jak to nazwać, bo ciągle mam wrażenie, że daleko jest szczyt przede mną i nie wiadomo, czy na niego wejdę, czy już zostanę zepchnięta przez młodsze koleżanki. Ale no było zupełnie inaczej, zupełnie. Wspomniała Pani, że nie było tabloidów, teraz są również portale plotkarskie. Ja myślę, że to jest taka ciemna strona bycia osobą popularną. I jak Pani sobie z tym radzi? Znaczy, wie Pani co, no to jest temat rzeka tak naprawdę, bo ja miałam taki moment w życiu, że kompletnie sobie z tym nie radziłam, bo mówię, jak człowiek istnieje tylko jako właśnie aktor, tak czasem jest na imprezie, czasami gdzieś tam idzie na premierę filmu. Gorzej znam cię, kiedy się dzieje coś w życiu prywatnym, nie wiem, złego, trudnego. I te sytuacje zostają wywlekane gdzieś tam zaczyna się... I wtedy każdy może na ciebie napluć, każdy może przyczepić łatkę za... Bo to, że ktoś napisze, że ja przyszłam w złych butach na imprezę, no to luz, ale ktoś, jeżeli pisze na przykład, że jestem złą mamą albo ocenia mnie, nie znając mnie, no to wtedy się zaczyna robić problem. No ja gdzieś tam dotknęłam chyba już jakiegoś Rubikonu i poszłam po prostu do sądu i tyle, no. Trzeba było z tym walczyć.